Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Postanowiłem ten filmik nagrać, bo tak oglądam te filmiki, słucham, czytam komentarze i muszę powiedzieć, że... Ale to za chwilę. Drodzy Państwo, trzymam akwaria. Nie było telefonów, nie było YouTube'a i człowiek trzymał. I co ja wam mogę powiedzieć? Doszedłem do wniosku, ja wiem, że będzie hejt zaraz, że stara akwarystyka to jest stara akwarystyka. A o co mi chodzi? Oczywiście nie będę negował, niech każdy sobie trzyma. Po swojemu, na RO, jak sobie tam uważa. Wiadomo, że każdy idzie z postępem, a ja będę trzymał po staremu jednak te ryby. Bo drodzy Państwo, jeżeli ja bym tak, oczywiście nie obrażając, bo się dużo też na YouTubie nauczyłem. Oczywiście nie obrażając nikogo, żadnego akwarysty. Jak ja bym słuchał wszystkiego, co mówią, to ja takiego akwarium bym nie miał. To jest raz. Niektórzy niedowiarki nie będą wierzyć. No ale w kwietniu będę miał altumy. Będę miał altumy. Na dzisiejszym filmiku Państwu pokażę, jakie to są altumy. Orinoco. Altum. Pokażę Państwu Scalary Santa Isabel, altumy Orinoco Red. Takich altumów nie ma, dlatego że altum Orinoco to jest nazwa właśnie tam, gdzie żyją, a Red to są altumy pomieszane z innymi altumami. To mi właśnie ta właśnie pani tłumaczyła, która, od której będę miał te altumy. Także dopiero na kwietnia i udowodnię, że nie trzeba mieć RO, żeby trzymać sobie altumy. Tylko oczywiście pH musi być bynajmniej 7, twardość wody 10. Także w kwietniu altumy u mnie będą. Muszę wam powiedzieć, że też mnie czeka przeprowadzka. Może na już na pewno na wiosnę. To jeszcze będzie lepiej dla mnie. No ale jak się nie przeprowadzę, to i tak będą, bo już jestem umówiony. 30 km od Gliwic. Naprawdę piękne skalary, także na tym filmiku będziecie mieli pokazane, jakie to są właśnie rybki te Santa Isabel i altumy. Wszystko będzie pod zdjęciem opisane. Także postanowiłem udowodnić, że będą u mnie altumy żyły w Kranówie. No ale też się muszę dostosować, co ta pani powiedziała, także
jakoś to ogarniemy. Tu mam obok kolegę. Też mi dużo powiedziała, też mi inni akwaryści mówili. Także udowodnię. Nie mówię, że oczywiście rozmnożę je, bo nie ma takich szans, bynajmniej ja tak uważam, ale dla siebie, dla państwa oczywiście, żeby pocieszyć oko, będę trzymał właśnie altumy tutaj z tymi skalarami. Może będzie jeszcze większe akwarium, zobaczymy. To na razie jeszcze do kwietnia daleko, mam czas. A hodowla się znajduje 30 km ode mnie. Też jeżeli pani mi będzie oglądała, serdecznie panią pozdrawiam. No i naprawdę rybki przepiękne. Rybki przepiękne. Tu jeszcze chciałem taki poruszyć temat. Ale dobra, nie będę go poruszał. Irytuje mnie takie zachowanie kogoś do innego człowieka. Ale zostawimy to. Zostawimy to na razie, bo nie ma najmniejszego sensu. Jak tu widzicie u mnie, ryby żyją, ładnie rosną. Także bez żadnego problemu. Tu widzicie skalary, które żyły w wodzie RO. No ale kolega, oczywiście muszę powiedzieć, akwarystyka Bednar TV przed zakupem tych skalarów przygotowywał mi do mojej wody, chociaż moja woda nawet tu nic nie mierzy, powiem wam szczerze, mierzyłem, sprawdzałem parametry tej wody, ale to nie ma sensu, u mnie ryba ma być, ma żyć, ma rosnąć i tyle w temacie, tyle w temacie. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że bzdury sobie opowiadam, ale ja właśnie udowodnię, że te altumy będą u mnie żyć i będą rosły. Tu teraz nagrywam z daleka państwu i tu wam pokażę właśnie te skalary od Bednara. Proszę bardzo. Coraz większe. Czysta kranowa, żadnego kombinowania, nie daje tu żadnej chemii, jedynie tylko co tu w tym akwarium jest, to włożyłem tylko kulki gliniane, poza tym nic tu nie leje, nic. I proszę zobaczyć. Ja wiem, że macie na YouTubie piękne akwaria, naprawdę. Ale ja bynajmniej, co chodzi o mnie, nie zgłupiałem i trzymam akwaria w swoim stylu. Tu jeszcze chciałem podziękować oczywiście grubej rybie Lublin, Olkowi, bo też mnie troszeczkę chłopak podpowiedział, bym się zachował nieładnie, jakbym o nim nie wspomniał, co chodzi o zbrojniki, co chodzi o odrobaczanie zbrojników. Także dziękuję ci, Olek, i Bednarowi też dziękuję, i innym akwarystom, z którymi rozmawiałem. A teraz państwa zapraszam do oglądania altumów.
Życzę miłego oglądania. Cześć.